Tegoroczne dożynki w gminie Małdyty były wyjątkowym świętem dziękczynienia za plony, pełnym radości, poczucia wspólnoty oraz niezapomnianych smaków. Uroczystości rozpoczęła msza święta, a po niej wójt gminy, pan Marcin Krajewski, wygłosił przemówienie. Centralnym punktem obrzędów było przekazanie chleba, symbolu życia i dostatku, przez starostów dożynek na ręce pana wójta. Wskazuję ten piękny pokręt, daję pan sprawiedliwie jako wielki wszystkich mieszkańców naszej gminy. Drodzy mieszkańcy, szanowni państwo, dziękuję za ten piękny, pachnący bochen chleba. Tak jak wspomniałem, przyjmuję go już po raz 10. Jest to największy symbol pracy rąk ludzkich, największy symbol pracy rolników. Zapewniam państwa o tym, że będę dzielił go mądrze i sprawiedliwie, tak jak do tej pory. A w tej codziennej modlitwie do Pana Boga będę prosił, aby na Waszych stołach nigdy tego chleba Wam nie zabrali. Dziękuję bardzo. Chlebem podzielono się ze wszystkimi zebranymi, podkreślając ducha wspólnoty. Ważnym elementem było również ocenianie wieńców i stoisk przygotowanych przez sołectwa. W kategorii Najpiękniejszy wieniec zwyciężyło sołectwo Małdyty, a za najpiękniejsze stoisko uznano stoisko sołectwa Sambród. Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników. Każdy z wieńców i stoisk zachwycał swoją unikalnością. Podczas dożynek uhonorowano także lokalnych rolników. Szczególną atrakcją były pyszne potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Smakołyki, które serwowano, podbiły serca uczestników. Od tradycyjnych wypieków po regionalne specjały. Każde stoisko kusiło wyjątkowymi zapachami i smakami, co sprawiło, że dożynkowa uczta była równie niezapomniana jak same obrzędy. Najmłodszym uczestnikom zapewniono atrakcje w strefie zabaw, a dla miłośników nauki pan eksperyment przygotował fascynujące pokazy chemiczne. Podczas tegorocznych dożynek nie zabrakło także emocji związanych z zawodami sołeckimi, które dostarczyły uczestnikom i widzom mnóstwo radości i pozytywnej rywalizacji. Sołectwa wzięły udział w różnorodnych konkurencjach, które wymagały zarówno sprytu, jak i współpracy zespołowej. Atmosfera była pełna emocji, a uczestnicy dopingowali się nawzajem, walcząc o nagrody i tytuł najlepszego sołectwa. Przygotowana przez organizatorów część artystyczna wspaniale uświetniła tegoroczne dożynki. Na scenie wystąpił zespół śpiewaczy Antonówki, a wieczór zakończyły koncerty zespołów Barty, Tina Turner Show oraz Make. Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, uczestnikom oraz gościom za wspólnie spędzony czas. Dożynki w Małdytach to nie tylko święto plonów, ale również święto wspólnoty, tradycji i radości, które każdego roku nas jednoczy.